Jeśli mamy Biblię, to Ewangelia Mateusza dzisiaj jest na warsztacie. 21 rozdział. Wersety 12 do 14. Od tego zaczniemy. Już możemy? To przeczytajmy sobie te trzy wersety. I wszedł Jezus do świątyni i wyrzucił wszystkich, którzy sprzedawali i kupowali w świątyni, a stoły wekslarzy i stragany handlarzy gołębiami powywracał. I rzekł im, napisano, dom mój będzie nazwany domem modlitwy, a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców. I przystąpili do niego ślepi i chromi w świątyni, a on ich uzdrowił. Dzisiejsze nasze wieczorne rozważania zatytułowałem Dom modlitwy. I jak łatwo było zauważyć, ten zwrot się tutaj pojawia. Pojawia się w dosyć takich dramatycznych okolicznościach, a mianowicie w sytuacji, kiedy to Pan Jezus Chrystus w czasie swojej ziemskiej służby przychodzi do świątyni, no i z świątyni dochodzi do, niektórzy by powiedzieli, gorszących scen. Jeśli sięgniemy do Ewangelii Jana, to zobaczymy, że tam jeszcze dodatkowo jest napisane, że wejście Pana Jezusa Chrystusa do świątyni nie było wcale takie łagodne. Chrystus, jak jest napisane, skręcił sobie bić z powrózków, a więc po pierwsze musiał na to poświęcić trochę czasu. Możemy więc powiedzieć, że Pan Jezus to, co zrobił, zrobił z determinacją. Zaplanował to. A dlaczego to zaplanował? Ano dlatego, że wiedział, co się dzieje w świątyni. Czemu nie zrobił tego, że tak powiem, na wstęp swojej służby? Co prawda Ewangelia Jana umieszcza to wydarzenie jakby na początku Ewangelii, ale są dwa proste wyjaśnienia. Czy może nawet trzy, bo to trzecie jest takie, że tak powiem, dotyczące kształtu Biblii. Nie wszystkie wydarzenia, które znajdujemy w Biblii, nawet nie wszystkie księgi są chronologicznie ustawione, więc to jakby nie ma takiego większego znaczenia. Ale jest też wyjaśnienie, które mówi, że mianowicie jakby to ująć najdelikatniej. Że cała ta historia w zasadzie była jakby przygotowywana jako takie wydarzenie, które miało pokazać, co Bóg myśli o świątyni, a jak się dowiemy dalej, co myśli o Kościele. I umiejscowienie tego wydarzenia nie ma aż takiego znaczenia w tym momencie. Aczkolwiek niektórzy bibliści mówią, że Pan Jezus w tej świątyni nie był raz. Znaczy nie był raz, to wiemy, ale że taka sytuacja nie zdarzyła się tylko jeden raz. No na to nie mamy jakby dowodów. To są oczywiście takie dywagacje, które są ciekawe dla studentów, mnie interesują słuchaczy tego biblijnego przekazu. Mamy bardzo konkretną sytuację, z którą się jakoś próbujemy zmierzyć. Mamy w 13 wersecie pewne określenie niezwykłe. Właściwie są tam dwa niezwykłe określenia. O jednym mówiliśmy, dom modlitwy. I jeśli sięgniemy do Starego Przymierza,
do Starego Testamentu, jak my to nazywamy, to Izajasz w 7 rozdziale swojej księgi prorokuje, mówiąc o świątyni, że ma być domem modlitwy wszystkich. Wszystkich. A więc przeznaczeniem świątyni było gromadzenie ludzi na modlitwę. Jeremiasz z kolei, to sobie przeczytamy, bo to dosyć szeroko nam tłumaczy pewne zachowania Jezusa. Jeremiasz 7,11. Mówi nam coś więcej na ten temat. I to się odnosi do tego drugiego określenia, które znajdujemy w tym czytanym wcześniej fragmencie. Mianowicie Jeremiasz mówi tak. Czy jaskinią zbójców stał się w oczach waszych ten dom, który jest nazwany moim imieniem? Oto i ja to widzę. Wcześniej, jeśli byśmy czytali, to od 9 do 10 wersetu. Dlaczego Jeremiasz tak to określił? Jak to? Kradniecie, mordujecie, cudzołożycie, krzywo przysięgacie, składacie ofiary Baalowi i chodzicie za cudzymi bogami, których nie znacie. A potem przychodzicie i stajecie przed moim obliczem w tym domu, który jest nazwany moim imieniem. I mówicie, jesteśmy ocaleni, aby dalej popełniać te wszystkie obrzydliwości. Z tego powodu ten dom modlitwy stał się jaskinią zbójców. No musimy przyznać, że ta cała sytuacja jest dosyć straszna. Żeby świątynia powstała, to możemy to o tym czytać w Księgach Królewskich, jak w niezwykły sposób ta budowa była przygotowywana, jak wiele gromadzono materiału, jak wiele razy Bóg mówił do Dawida w tej sprawie, jak wiele razy Bóg mówił do Salomona w tej sprawie. Bogu zależało na tym, żeby ta świątynia powstała. Ale cel tej świątyni to był dom modlitwy. Wiadomo, że jeśli dom modlitwy to dom, w którym Boga się uwielbiało. Bogu składało się żywą ofiarę. Tak, był ten system ofiarniczy w Starym Przymierzu, natomiast on był tylko cieniem tej prawdziwej ofiary, którą Chrystus złożył na krzyżu. I jest też cieniem tak naprawdę tej prawdziwej ofiary, którą każdy wierzący dzisiaj składa z siebie Bogu. My z siebie składamy żywą ofiarę Bogu. Kiedyś zabijanie zwierząt, które było oczywiście nakazane, przepisane i wiele temu towarzyszyło, bardzo precyzyjnych przepisów, to jednak był tylko cień tego, co dopiero miało przyjść. Ale warto powiedzieć, że jeśli by Izraelici słuchali się Boga, to ta świątynia nie byłaby wypełniona w takim stopniu krwią tych zwierząt. Ta ofiara oczywiście byłaby, bo człowiek jest niedoskonały bez Boga, bo człowiek jest grzeszny, to jest wszystko prawda. Ale jeśli sobie czytamy fragmenty Starego Przymierza, jeśli ktoś ma trochę wyobraźni, jeżeli czytamy o tym, że w jeden dzień zabijano tysiące zwierząt, a krew nie mogła być spożywana, ona musiała się wylać, to nie trudno sobie wyobrazić, że ci kapłani brodzili tam we krwi. Żydzi patrzyli na tą rzekę krwi. I można sobie zadać pytanie, i co? Nie wyciągali żadnych wniosków? Czy to oznaczało, że cieszyli się, że za rok będzie jeszcze więcej tej krwi? Jeszcze więcej będzie trzeba zabić zwierząt? A przez to te uroczystości będą jeszcze wspanialsze? Dlaczego krew tych zwierząt ich nie przerażała? Jeśli dokładnie się przyjrzymy, to ofiara za grzech polegała na tym, że człowiek przyprowadzał to najwspanialsze ze zwierząt, które miał. A kapłan zabijał to zwierzę, ale człowiek musiał położyć rękę na,
na tym zwierzęciu. I kiedy kapłan zabijał to zwierzę, to ten człowiek musiał patrzeć na to. Czy ci ludzie nie mieli serca? Te zwierzęta nie umierały jakąś bezbolesną śmiercią. To jest nieprawda. Tak jak Chrystus nie umierał bezbolesną śmiercią. I jak patrzymy na to wszystko przez pryzmat, to jest oczywiście fragment tylko tego, co moglibyśmy powiedzieć o świątyni, o tym, co tam się działo. Jak na to patrzymy przez pryzmat tych wydarzeń, to zamienienie świątyni w co? 12 werset to mówi. Sprzedaż i kupno w świątyni. Wymiana pieniędzy. Każdy mógł przynieść pieniądz, jakim dysponował, ale wszystkie były wymieniane na pieniądz, który obowiązywał w świątyni. Kapłani na tym zarabiali krocie. Były tam gołębie, ta najtańsza, najprostsza ofiara. Można było ją kupić od razu, od ręki. Jeżeli ktoś przybył z daleka, miał dobre pragnienie, żeby się pomodlić, jak wchodził do takiego miejsca, był przerażony. Dlatego, że nie tego się spodziewał. Czego się spodziewał Żyd, czy też poganin, prozelita, który nawrócił się do Boga, który przyjeżdżał z Grecji specjalnie do świątyni. Swoją drogą był to jeden z cudów świata w owym czasie, więc tym bardziej to pociągało ludzi. Na pewno spodziewał się niezwykłej atmosfery, czegoś, czego nie znajduje w codziennym świecie. Musiał się tego spodziewać. A wchodził na dziedziniec i stawał zdumiony, ponieważ to, co tam się działo, w niczym nie przypominało świątyni. Dlatego, kiedy widzimy Jezusa, który z biczem w ręku wygania stamtąd ludzi, tak sobie czasami próbuję wyobrazić, jak oni wijali stamtąd. Naprawdę wijali, bo bić z powrózków to nie było łaskotanie. To bolało. A Jezus nie nosił tego w ręku i nie machał tym sobie. Mówił, uważajcie, uważajcie, bo idę i będę bił. Tylko używał tego. Stoły, które się przewracają, pieniądze, które się rozrzucają, rzucając na wszystkie strony. W jakiś sposób Jezus uszanował tylko sprzedawców gołębi, mówiąc, weźcie te ptaki i idźcie stąd. Ja się nie dziwię, że Pan Jezus tak zareagował. I nie dziwmy się, że prorocy w tak ostrych słowach często mówili do tego narodu. I trochę wybiegnę do przodu. Nie dziwmy się. A nawet powinniśmy tego oczekiwać, że dzisiaj, kiedy chrześcijanie postępują w sposób podły, nielicujący z tym, kim są, to Bóg posyła też słowo. Wcale to nie musi być jakieś szczególne słowo proroctwa. To wystarczy sobie Biblię otworzyć. I posyła ludzi, którzy mówią twardym językiem. I mówią, co Bóg o nich myśli. Niektórzy się oburzają, że jak to tak, ten Bóg pełen miłości. Ale co wiem, coś wam przeczytam. Coś, co jest przerażające dla człowieka, który naprawdę przejmuje się życiem z Bogiem. Otóż Bóg do pewnych ludzi mówi tak. Czynisz nieprawość? Co byśmy się spodziewali teraz usłyszeć? To przestań to robić. Nie, Bóg mówi, czynisz nieprawość? Nadal to rób. Nadal to rób. Brudny jesteś? Nadal się brudź. Zbyt mało jest nas bojaźni Bożej. Zbyt mało jest wśród ludzi wierzących takiego uzmysłowienia sobie, z kim mamy do czynienia. Kim jest ten Bóg, który zbawia, który swojego Syna posyła na krzyż, tu mamy taki symboliczny, który pozwala, żeby się lała krew jego Syna, który patrzy na to. Ba, póki ktoś nie on nie patrzy, bo on odwrócił oczy od Jezusa, tak Biblia mówi, to prawda. Ale Bóg, to jest pewna symbolika, po prostu to mówi tylko o tym, że Bóg postanowił nie ratować swojego Syna, ale patrzył na to, jak jego Syn męczył się i umierał.
I ten Bóg ma dzisiaj każdy nasz wygłup tolerować i każdą naszą głupotę akceptować, bo każdy, jak trzeba, to wyciągnie z ręki pasztor i powie, tu mam zbawienie. Proszę bardzo, co chcesz ode mnie? To jest naprawdę w wielu przypadkach bezczelność ze strony ludzi, którzy mówią sobie wierzący, a ze strony pewnych ludzi kompletna głupota. Nie wiedzą, z kim mają do czynienia. Co stało się, kiedy Pan zrobił w świątyni porządek? Dzisiaj często słyszymy, że no nic się nie da, nic nie można zrobić, wszystko pod górkę, ludziom się nie chce. Takie narzekania. Dobrze, że nie jesteście na spotkaniach pastorów, bo by wam włosy powypadały z głowy. Nic się nie da zrobić. I tam też tak było. Ale zobaczcie na werset 13. Już jest posprzątane. Przystąpili do niego ślepi i chromi w świątyni, a on ich uzdrowił. Ktoś powie, no co się stało? Pamiętacie ten werset z Jakuba, który mówi, jeżeli ktoś choruje między wami, prawda, niech poprosi starszych, niech go przyjdą do niego, namaszczą go, modlą się, a modlitwa płynąca z wiary uzdrowi ich. I zapytajcie ludzi, co o tym myślą? Wierzących oczywiście. 95 albo i 9% ludzi powie wam, że to nie działa. To w takim razie, skoro nie działa, to Biblię przez okno. Powiem wam, ja jestem dosyć radykalny. Jeśli to nie działa, to Biblia przez okno. No bo jeśli jest nieprawdziwa w jednym fragmencie, to skąd ja wiem, w ilu jeszcze jest nieprawdziwa? Się może okazać, że to w ogóle jakieś kłamstwo jest. Ale gdzie leży problem? Pamiętacie, może to jeszcze raz przeczytam, tego Jeremiasza i mojego ukochanego zresztą. I to pewnie teraz niektórzy odcapną, powiedzą, no to teraz rozumiemy, czemu on tak gada. Nic nie rozumiecie, no ale słuchajcie, co ten Jeremiasz powiedział? Kradniecie, mordujecie, cudzołożycie, krzywo przysięgacie, składacie ofiary Baalowi, chodzicie za cudzymi bogami, który nie znacie. To już będzie teraz parafraza. A potem przychodzicie, namaścicie chorego i chcecie, żebym ja uzdrawiał. To tak działa? Ktoś sobie wyobraża, że to tak działa? Nie, to tak nie działa. To tak nie funkcjonuje. Wiecie, że wielu takich ludzi, o których tutaj jest mowa, właściwie wszyscy, o których tutaj jest mowa, to są ci, którzy przychodzą uzdrawiać, o dziwo czasami uzdrawiają. Ale pytanie, jaką siłą i mocą? To jest inny temat. Przychodzą i mówią, no moment, moment. My należymy do Ciebie, Panie Jezu. A co mówi Pan Jezus w takich ludziach? Ale ja nie wiem, kto Wy jesteście. Ja Was nie znam. Wszystko zmierza do tego, w Biblii, nie w tym, co mówię, aby uzmysłowić nam, że życie z Bogiem to jest tak na poważnie. To nie jest na żarty. To nie jest tak, że ja przychodzę sobie dzisiaj na nabożeństwo i mam tydzień wolnego. I robię, co chcę, żyję, jak chcę, no bo jestem wolny. Bo jestem zbawiony. To tak nie działa. Przykro mi. I bardzo wielu ludzi, którzy mówią, ten fragment z Jakuba nie działa. Dokładnie są w takiej pozycji. Brudzą się cały dzień, cały tydzień, robią złe rzeczy, spędzają czas w niewłaściwych miejscach, z niewłaściwymi ludźmi, z niewłaściwą lekturą, myślą o niewłaściwych rzeczach, używają niewłaściwie swojego języka. No ale jak ktoś jest chory, no trzeba coś zrobić w tej sprawie. No i co robią? No biorą olej, namaszczają, nie działa. Ale myśmy zrobili swoje. Tam jest napisane coś, co niestety jest weryfikatorem. Modlitwa płynąca z wiary. O, to co, chcesz mi powiedzieć, że ja nie mam wiary? Ja tego nie wiem, ale Bóg wie.
Więc jeżeli Bóg nie reaguje na twoją modlitwę, widocznie coś jest nie tak. To nie jest powód, żeby powiedzieć, że to nie działa. To jest powód, dla którego człowiek powinien zacząć myśleć, dlaczego nie działa. Co ja robię nie tak? Ale myślicie, że ludzie, którzy tak byle jak żyją, się nad tym zastanawiają? Nie. Nie zastanawiają się nad tym. Oni mają żądania wobec Boga. Tu pisze, że to ma działać. Jakby Bóg był złośliwy, a nie jest, to by powiedział, ale czytałeś tam? W innym miejscu jest napisane, że będziesz miłował mnie całym sercem, duszą, ze wszystkich sił, całym rozumem swoim. I co ty na to? A jeszcze tam dopowiedziałem coś. I bliźniego swego jak siebie samego. A tu człowiek jest pokłócony z wieloma ludźmi. Ale on się modli. On się modli. Ile sił. A może nie jest pokłócony z wieloma ludźmi, ale z własną żoną. A wiecie, co Biblia mówi? Że jak jesteśmy my mężowie w sporze z własnymi żonami, to jest przeszkoda w naszych modlitwach. Przeszkoda. Niektórzy chrześcijanie lubią biegać, jest taka dyscyplina sportu, 3000 metrów z przeszkodami. Tam jest między innymi rów z wodą. Czasami można zobaczyć, jak któryś zawodnik pac prosto do tej wody, ledwo z niej tam wychodzi. Dobrze, że nie jest głęboko, bo by się utopił. I niektórzy chrześcijanie tak mają. Ciągle mają pod górkę. Mówię oczywiście o chrześcijanach, w sensie mężczyzn. Dzisiaj rano coś powiedziałem, ale nie za dużo, bo chciałem, żeby mężczyźni przeżyli do spotkania. Wyszli o własnych siłach, więc przeżyli. Werset 15, czyli kolejny werset, ja go przeczytam. Arcykapłani zaś i uczeni w piśmie, widząc cuda, które czynił, i dzieci, które wołały w świątyni, mówiły: Hosanna synowi Dawidowemu, oburzali się. Hosanna synowi Dawidowemu. To jest bardzo w ogóle ciekawy fragment Bożego Słowa. Dzieci były w świątyni od początku. Zobaczyły, jak Pan Jezus wszedł, widziały to, co tam się działo, ale w następstwie tego, co się działo, widziały również cuda. Wiecie, że pamiętacie taki fragment, kiedy Jezus mówi: macie się stać jak dzieci? I ludzie tego nie łapią. No bo jak mam się stać jak dziecko? Ale tu jest odpowiedź. Kiedy dzieci zobaczyły, co się dzieje, wiecie, że dzieci generalnie są bardzo prawdziwe. Tak, też kłamią. Ale jeśli nikt ich o nic nie pyta, to są bardzo prawdziwe w swoich reakcjach. I one się rozradowały. One pierwsze zobaczyły, co tam się dzieje. Hosanna znaczy zbaw nas. Tak to trzeba tłumaczyć. Zbaw nas. Czyli uratuj nas. Czyli one widząc cuda, widząc to, co dzieje się w świątyni, powiedziały, wołały do Jezusa: ratuj nas. A przed kim? No, czy dzieci rozumieją, że przed grzechem? No chyba nie do końca. Ale rozumieją, że przed... Widzieli różnicę pomiędzy tym, co robią ich rodzice, co mówią ich nauczyciele, ich przełożeni synagog, a z drugiej strony widzieli Jezusa. Widzieli Go w akcji, słyszeli, co mówi. I w prosty sposób wylało się z ich serca: uratuj nas. Zbaw nas, uratuj nas, bo tak dalej nie może być. My nie chcemy tak dalej żyć. Rodzice, którzy takie rzeczy słyszą, powinni się cieszyć. A co ci rodzice zrobili? Bo tam ci saduceusze, faryzeusze, to byli też między innymi rodzice przecież. Oburzyli się. Oni byli oburzeni. Jak tak może być? Słyszysz, co one mówią? Tutaj
Nie ma tego w tym fragmencie, co chcę za chwilę dodać, ale w tym fragmencie jest odpowiedź Jezusa, która mówi: nigdy nie czytaliście w swoim słowie, że Bóg nawet z ust niemowląt, czyli niemowlę, czyli to, które nie mówi, nawet z ust niemowląt jest w stanie wydobyć chwałę dla siebie. Wiecie, byłem raz świadkiem takiego wydarzenia. Modliliśmy się w takim grupie ludzi w domu u kogoś, gdzie było niemowlę właśnie. No i mieliśmy taką chwilę, kiedy Bóg nas tak poprowadził, że zaczęliśmy śpiewać w językach. Słuchajcie, to niemowlę, które miało dosłownie parę tygodni, zaczęło śpiewać w językach. Naprawdę, ja to widziałem i słyszałem. Widzieli i słyszeli to wszyscy, którzy tam byli. Byliśmy tak zdumieni, no bo co prawda Biblia mówi o tym. Wiecie, że Biblia mówi o wielu rzeczach. Ale kiedy to się dzieje, to się ludziom otwierają oczy nagle, bo to naprawdę się dzieje. Jeśli Bóg może z ust niemowląt i jeszcze tam jest powiedziane sących, czyli już w ogóle takich, które no, w ogóle nie wiedzą, jak się nazywają, nie wiedzą, czy żyją, potrafi zgotować sobie chwałę, to co dopiero dzieci. Ale w innym miejscu Jezus mówi coś innego. Kiedy wchodził, wjeżdżał do Jerozolimy i kiedy znowu było to Hosanna, zbaw nas, też arcykapłani, faryzeusze, uczeni w piśmie mówili: uspokój ten tłum, co oni wygadują. A on mówi: wiecie co, jak oni nie będą tego mówić, to kamienie będą to wołać. Jest coś niezwykłego w tym, że dorośli ludzie mający rozum nie potrafią Boga uwielbić, a potrafią to zrobić dzieci. Jeśli pozwoli im się przyjść do Jezusa, może się któryś rodzic oburzy teraz i powie: no ale co, ja przeszkadzam swojemu dziecku przyjść do Jezusa? No ale co masz na myśli, mówiąc, że nie przeszkadzasz? A jak żyjesz na co dzień? Co dziecko widzi w twoim życiu? Czego uczy się od ciebie o Bogu? Jeżeli twoje zachowanie jest, mówiąc delikatnie, nieadekwatne do imienia, które nosisz, czyli chrześcijanin, no to blokujesz swemu dziecku przyjście do Chrystusa. Zamykasz mu drzwi. W jakim sensie, oczywiście to może ktoś powiedzieć, że jest nadużycie, ale kto wie, sam nie wchodzisz do Królestwa Bożego i nie pozwalasz swojemu dziecku wejść do Królestwa Bożego. Dlatego jeśli chcemy się stać jak dzieci, to tak jak dzieci winniśmy być prawdziwi. Jeśli widzimy Boże działanie, to nie próbujmy wszystko traktować racjonalnie. Tylko dziękujmy Bogu. Jeśli widzimy człowieka, który mówi świadectwo, nie wiem jak wy, ale kiedy ja słyszę świadectwo, ja wiem, czy ono jest prawdziwe, czy nie. Nie wiem, skąd wiem, po prostu wiem. Ktoś powie: a brat ma dar rozeznawania. No może i mam, nie wiem, ale ja nie staram się nad tym zastanawiać. Kiedy słyszę człowieka, który mówi o nawróceniu, to wiem, że to jest prawdziwe lub kłamie. Jeśli to jest prawdziwe, to moje serce się raduje. Ja po prostu odpoczywam, bo widzę Boże działanie. To jest stań się jak dziecko. Nie udawaj. Nie bądź taki nadęty, bo masz 40, 70 czy 90 lat. Ale bądź jak dziecko. Zareaguj, bo do ciebie wtedy wróci to błogosławieństwo. Bo kiedy ktoś zobaczy twoją uśmiechniętą twarz, jeśli ktoś zobaczy dziękczynienie w twoich słowach, w twoich oczach, to wróci do ciebie. Wróci do ciebie podwójnie. Nie wiem, czy wiecie o tym, że to zło, które czynimy, wraca do nas podwójnie. Ale dobro też wraca. Dwunastokrotnie powiększone. Warto inwestować. Także swoje serce. Czasami boli. Ale to jest lekcja. Krzysiu tu na początku powiedział, że to tylko nam pomaga, bo wyostrza nasze duchowe zmysły i pozwala nam się uczyć, aby innym można było później usługiwać. Opuściwszy tych
dyskutantów, tak to nazwijmy, Pan Jezus odszedł. Odszedł do Betanii. I cała historia pozornie się kończy. Ale tylko pozornie, bo ta historia ma ciąg dalszy. Przeczytajmy. A rano, czyli na drugi dzień, wracając do miasta, łaknął, czyli był głodny, jak ktoś tego słowa nie zna. I ujrzawszy przy drodze jedno drzewo figowe, zbliżył się do niego, ale nie znalazł na nim nic oprócz samych liści. I rzecze do niego, niechaj się już nigdy z ciebie owoc nie rodzi na wieki. I uschło zaraz figowe drzewo. I ujrzawszy to uczniowie, zdumiewali się i mówili, jakże prędko uschło figowe drzewo. A Jezus odpowiadając, rzekł im, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli byście mieli wiarę i nie wątpili, nie tylko to, co się stało z drzewem figowym, uczynicie. Ale gdybyście i tej górze rzekli, wznieś się i rzuć do morza, stanie się tak. I wszystko, o cokolwiek byście prosili z modlitwą, w modlitwie z wiarą otrzymacie. Tu dopiero się dzieje. Wszystko. Wszystko, o co poprosisz. Ludzie. Ale najpierw to drzewo figowe. Jak sięgniemy do Ewangelii Marka, on tam troszeczkę rozwija ten temat i dodaje dwie rzeczy. Dodaje informację, że to drzewo było pełne pięknych, zielonych liści. A druga rzecz, która dodaje, że to nie była w ogóle pora na figi. I tu mamy pewien kłopot. Jak Jezus szuka jedzenia na drzewie, które nie może tego jedzenia mieć? I dlaczego go przeklina? Ciekawe, nie? Ale cała ta historia tak naprawdę jest lekcją, której Jezus nam udziela. To jest lekcja. Po pierwsze, jeśli pamiętamy to, co wcześniej się działo, mówimy o oczyszczeniu świątyni. Mówimy, że świątynia ma być domem modlitwy. Mówimy o tym, że w tym domu modlitwy zbierają się ludzie, aby wielbić Boga. A więc wszystko odbywa się normalnie. I w tej świątyni co się też dzieje? Ludzie są między innymi uzdrawiani. W tym domu modlitwy przychodzą uzdrowienia. Lekcja, której udziela na podstawie drzewa figowego, jest następująca. Po pierwsze, Bóg oczekuje nieustannego owocowania. Nie ma pory. Chrześcijanie by tak chcieli na przykład, żeby porą letnią, no żeby tak no, odpuścić sobie lekko. Wakacje, plażyczka, wiaterek. Niestety, można dodać, bo ja to widziałem na własne oczy, piweczko, dyskoteczka. No i jestem chrześcijaneczkiem. No bo już nie chrześcijaninem, na pewno. No a święta Bożego Narodzenia. Niektórzy obchodzą. Gdzie to wtedy się przejmować? No jakieś nabożeństwa robimy jeszcze w pierwszy, drugi dzień świąt, jeszcze nie wiadomo kiedy. No tu rodzina przyjeżdża, trzeba się z nimi pokłócić znowu. Trzeba jakąś awanturkę zrobić, no bo wiadomo, że każda wizyta rodziny, no to kolejna awantura, no ale zawsze w tym jestem, prawda? Muszę swoją rację tam wystukać na stole. Co tam mają później? No nie wiem, walentynki to się żoną zajmuje, no nie, tam jakieś no jeszcze nabożeństwo. W tym roku chyba w środę było nawet, nie? Że mi się coś pomyliło. No, no to gdzie to walentynki do kościoła, ludzie? Jeszcze są święta Wielkiej Nocy. No. Przecież to trzeba jechać gdzieś, prawda? Do rodziny. Najlepiej tam, gdzie nie ma zboru jakiegoś. Wtedy mam spokój sumienia, nie ma zboru w okolicy, nie muszę. Co jeszcze? Dzień dziecka. No może jeszcze 1 maja. Wiecie, jak tak wiele rzeczy sobie z kalendarza wyjmiemy, to no Panie Boże, ale to mi tylko miesiąc został dla Ciebie. No jak ja mam owocować w tym jednym miesiącu? No co Ty ode mnie oczekujesz? Wiecie, gdybyśmy słyszeli, co Pan Bóg powiedziałby, no bo nie jesteśmy zdolni do słyszenia, to byśmy słyszeli, ale ja od Ciebie już niczego nie oczekuję. Ja niczego od Ciebie nie chcę. A w ogóle kto Ty jesteś? Ja Cię nie znam.
Po pierwsze, nieustanne owocowanie. Tego Bóg oczekuje od nas. Po drugie, to jest ciekawe. On, jeśli oczekuje owocowania, to znaczy, że zrobił wszystko, aby owoce się pojawiły. To nie my decydujemy, nie pora. Bóg mówi, to jest pora. To jest nieważne, że nie ma pory na figi, ale ja oczekuję, żeby one były. I koniec. Czy Bóg nie ma prawa do tego? A ktoś powie, no tak, Bóg sam najpierw, że tak powiem, zaprogramował tą figę, a teraz co? A teraz figa ma figę z tego i musi umrzeć. Nie. Powiedziałem wyraźnie, że tu w sposób alegoryczny jesteśmy uczeni pewnych rzeczy. My nie jesteśmy jak drzewo figowe. My jesteśmy żywymi ludźmi. A więc dla nas jest ciągle dobra pora. Nieustannie. Dla Jezusa nie ma przeszkód, żeby nawet najbardziej suche drzewo przynosiło owoce. Nie ma przeszkody. To się dzieje bardzo prosto. Przez nowe narodzenie. Zabierają mi serce, które jest kamienne, dają mi serce mięsiste, dają mi Ducha Świętego. Wszystko mam, żeby owocować. No, jeszcze można dodać, że Boże Słowo otrzymuję. Musimy jednak pamiętać, że każdy, kto lekceważy Boże Słowo, kto lekceważy Boga, niestety jest, tak jak to drzewo figowe, skazany. Skazany na śmierć. To drzewo nie uschło na niby. Wielu chrześcijan wygląda jak choinka. Piękna. Bo o tym drzewie powiedziano, że miało przepiękne zielone liście. A więc daleko mówiło, patrzcie jaka jestem fajna figa. Ale z bliska zero owoców. I wielu chrześcijan tak wygląda, wiecie? Naprawdę, robią świetne wrażenie. Potrafią się zachować, potrafią być grzeczni, układni, potrafią być bardzo mili, ustąpią w drzwiach miejsca starszemu, kobiecie. Zawsze wiedzą, jak się zachować. Tych zielonych liści jest tam pod dostatkiem. Ale jak tam pogrzebać pomiędzy tymi gałązkami, nie ma owoców. Nic a nic. Jezus ma prawo oczekiwać od każdego z nas nieustannego poświęcenia. Nieustannego poświęcenia. Ma prawo oczekiwać od nas, abyśmy byli gotowi do wykonywania Jego woli. Zawsze, wszędzie i w każdym czasie. Ta sytuacja, która jest związana, czy ta historia opisująca oczyszczenie świątyni, o czym za chwilę powiemy, tak naprawdę jest historią o każdym z nas. Dlatego, że to my dzisiaj jesteśmy domem modlitwy. My. Każdy z nas osobna i my wszyscy razem. I dalej. Wersety 21-22. To jest ogromne wyzwanie. Zgodzimy się, że jak ktoś jest jak to suche drzewo figowe, to żadna modlitwa z wiarą nic nie... Znaczy, żadna modlitwa nic nie zmieni, bo w tym suchym człowieku nie ma żadnej wiary. Ale jeśli jest kultywowana wiara, to my się duchowo rozwijamy. Stajemy się mądrzejsi. Jezus mówi, nawet gdyby ta góra została jej nakazane przenieść się w inne miejsce, tak by się stało. I wielu chrześcijan tego nie rozumie. Może niektórzy próbowali tam, nie wiem, przenieść skrzyczne albo przegibę gdzieś w inne miejsce. No, narobiliby. Ale to nie oznacza, że my mamy żonglować. Modlitwa to nie jest żonglerka. To pokazuje nam tylko, że my dorastamy do pewnego poziomu mądrości i społeczności z Bogiem, kiedy my wiemy, że jest potrzebna taka modlitwa, która, można powiedzieć, usunie wszelką przeszkodę. Czasami nawet górę, prawdziwą górę.
Bóg mówi, wszystko, o cokolwiek się pomodlisz, na wszystko ci odpowiem. Wszystko zostanie wysłuchane. Tylko że w wielu innych miejscach czytamy o tym, że to mają być modlitwy zgodne z Jego wolą. No jak wiedzieć, co jest zgodnie z Jego wolą, jak żyję byle jak? Jak dopiero wróciłem z Grecji, przez miesiąc tam byłem, opalony jestem i nawet nie wiem, co mam w głowie. Dopiero muszę szukać Biblii, gdzie ona jest. I mam się modlić. O co? No chyba módl się tylko na kolanach o to, żeby się Bóg zlitował nad tą, żebyś taki głupi nie był. Bo nic innego się nie możesz modlić. Jeśli nie chcemy żyć blisko Boga nieustannie, jeśli nie chcemy w Nim wzrastać, jeśli nie chcemy doświadczać przemiany w swoim życiu, to niczego w życiu nie rozumiemy. Niczego. Do niczego nie dojdziemy. To tak, jak żeśmy przyszli do kościoła 30-40 lat temu, tacy sami umrzemy. Tylko, że wiecie, będziemy już tacy stetryczali i wkurzeni na wszystko wokół. Bo nam nie wyszło. Bo mieliśmy oczekiwania. A nic się nie zmieniło. I następny fragment. To jest ciąg dalszy rozważań. Jezus wracał rano do świątyni. Po drodze było drzewo figowe, a teraz wchodzi do świątyni. A gdy on przyszedł do świątyni, przystąpili do niego ludzie, gdy nauczał arcykapłani i starsi ludu, mówiąc, jaką mocą to czynisz. Jezus przyszedł do świątyni i pokazuje, czemu służy świątynia. Głosi Słowo Boże. Ludzie słuchają. A przychodzą ludzie, że tak powiem, na urzędach i mówią, no dobra, dosyć tego nauczania, my się chcemy dowiedzieć, skąd ty masz tę moc, kto ci ją dał, skąd ona pochodzi. A to jest ciekawe, dlaczego oni w ogóle taką kwestię podnieśli. Nie interesowało ich, co mówił, a interesowało ich, czym dysponował. Zawsze jestem mile zaskoczony, chociaż czytam te historie wiele razy, jak Jezus potrafi odpowiadać na takie kwestie. My, jak ktoś nas zaczepi, to czasami robimy się czerwoni, czasami pęcznijemy i tak próbujemy się ratować. Jak on tak mógł i co on sobie myśli i w ogóle. Albo cedzimy przez zęby, o co chodzi? Oczywiście próbujemy złapać oddech, żeby się połapać tym, co się dzieje i jakoś odpowiedzieć na tą zaczepkę. No Jezus nie ma takich problemów. A wiecie, czemu nie miał? Bo kochał ludzi. No my mamy z tym czasami problem. Słowo czasami jest takim bardzo delikatnym. On kochał ludzi. I on wiedział, że ci ludzie go zaczepiają. I wiedział, czego od niego chcą. Ale on też wiedział, że jak on zareaguje niewłaściwie, to ci ludzie nigdy się niczego nie nauczą. Więc cierpliwie, spokojnie, może z uśmiechem nawet. Na pewno Jezus był uprzejmy. Uprzejmość jest widocznym objawem Ducha Świętego. I mówi tak. Dobra, odpowiem wam. No, to teraz będziemy mieli jatkę. Bo cokolwiek powie, to i tak go załatwimy. Mówię, ale jeden warunek stawiam. Dobra, każdy warunek bierzemy, byleby tylko usłyszeć odpowiedź. To odpowiedzcie mi, skąd był chrzest Jana? No i tu się zaczęło. Mogę sobie wyobrazić Jezusa, który też musiał mieć poczucie humoru. I tak sobie stał. No i tak jeden na drugiego. No rozmawiali pewnie o tym chrzcie Jana wielokrotnie. No i wiedzieli, jaki mają z tym kłopot. I zaczęli kalkulować. No i tu jest napisane. Jeśli powiemy, że z nieba, no to on nam powie, to czemu żeście mu nie uwierzyli? A jeżeli powiemy, że z ludzi, no to nas ludzie, że tak powiem, plecy wygarbują, no bo oni uważają go za świętego. No i co tu zrobić? No i stało się coś strasznego. Słuchajcie, oni go okłamali. Nie wiemy.
Czy znacie w Kościele ludzi, którzy kłamią? Nikt się nie przyzna, ale wszyscy mieliśmy z tym do czynienia. Jest takie kazanie moje o kłamstwie w Kościele. Jak ktoś chce, niech posłucha. Tak, ludzie kłamią. Kłamią w obecności Jezusa. To jest straszne. To, że kłamią, to jeszcze nie jest problem. Ale kłamią w obecności Jezusa. To jest problem. Nie mają z tym żadnych oporów. W tym żadnych oporów. Jeżeli jestem pełen Ducha Świętego, a człowiek mnie kłamie, to kogo okłamuje? No Ducha Świętego, który jest we mnie, prawda? Bo Duch Święty mi objawia, że to jest nieprawda. Jaki był wniosek Pana Jezusa? To ja wam też nie powiem, jaką mocą to czynię. I zostali z niczym. Zostali z niczym. Ale nie wiem, czy przypominacie sobie taką postać z dzieł apostolskich. Nazywał się Szymon. I kiedy do Samarii przyszli apostołowie i kiedy Duch Święty był wylawany na ludzi, to Szymon przyniósł ze sobą pieniądze. I mówi, macie kasę, dajcie mi tę moc. Jeszcze jeden zainteresowany mocą. Niczym innym. Dzisiaj, kiedy wystarczy wejść sobie do internetu, wygooglować sobie różne nabożeństwa w Polsce i poza granicą, mam przed oczami tysiące ludzi nazywających siebie chrześcijanami, którzy są zainteresowani czym? Mocą. Ja nie wiem nawet czy mocą, ale tym, co się dzieje. Ale nie są zainteresowani Jezusem. Oj, oni by nie zostali uczniami Jezusa, bo to jest za trudne. Ale daliby kasę, żeby mieć moc. I wiecie, że ci ludzie dają kasę? Przychodzą i rzucają pod kazalnicę do specjalnego kosza całe portfele. Tam pewnie nie jeden później szukał paszportu, gdzie go zostawił. No ale to już jego sprawa, że jest głupi. Też pieniądze dają, żeby mieć moc. Żeby mieć moc. Ale nie, żeby zmienić swoje życie dla Chrystusa. Straszne. Nic chyba gorszego się nie może w życiu człowieka przydarzyć, kiedy sięga po coś, do czego nie ma żadnego prawa. Bo do mocy, którą Bóg daje, możemy wejść tylko przez krzyż Jezusa Chrystusa. Nie ma innej drogi. I wiecie, że nikogo wtedy ta moc nie interesuje? Bo ten, który idzie tą drogą, to jego interesuje Chrystus. A moc jest czymś, można powiedzieć, dodatkowym. I do czego jest używana? Do tego, żeby walczyć w swoim życiu z grzechem. Żeby walczyć z przestępstwem swojego własnego ciała. Żeby uzdrawiać tych, do których Bóg mnie posyła. Żeby pomagać tym, którzy tej pomocy wymagają. Ale to nie jest zabawka, której mogę używać. To nie jest po to, żebym latał po ulicach i pytał ludzi, ty, kostka cię boli, widzę, może cię uzdrowić. No tak, są tacy. Ja mam po raz kolejny, to jest po raz dziesiąty chyba, rzucam wyzwanie. Niech się zgłosi taki uzdrowiciel do mnie. Ja go zaprowadzę do szpitala. Może wszystkich uzdrowić. Obiecuję, że ich własnym samochodem rozwiozę do domów. Bez żadnych pieniędzy. Nawet jak do Gdańska będzie trzeba jechać, zawożę, nie ma problemu. Z Bielska do Gdańska jest 600 km, trochę mi to będzie kosztowało. Ale czego się nie robi dla Pana Jezusa? Nikt się nie zgłosił. Ale po telewizjach chodzą, mówiąc, że uzdrawiają. Ciekawe kogo. Ja wiem, gdzie mogę takich ludzi zaprowadzić. Każdy rodzaj choroby, każdy rodzaj cierpienia, starsi, młodsi, dzieci,
Ja oczekuję, że jak taki człowiek przejdzie przez szpital, to szpital zbankrutuje. Wszyscy stracą pracę. No bo co tam będą robili? Wszyscy wyszli. To tak nie działa, przykro mi. A ktoś, kto mówi, że tak to się dzieje, jest oszustem. Jest kłamcą. Tak mówi Boże Słowo. Jest teraz pytanie, bardzo ważne pytanie. Jeśli mówimy tyle o domu modlitwy i wszystko to, o czym czytaliśmy, działo się w domu modlitwy, to dzisiaj, w XXI wieku, gdzie jest dom modlitwy? Świątyni nie ma. Nie istnieje. To gdzie jest dom modlitwy? Gdzie mamy iść, żeby się modlić? No to zapraszam Was do domu modlitwy. Pójdziemy sobie do listu do Koryntian, 1, 13, 3 rozdział. XVI, 16, 17. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg. Albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście. Kiedyś istniała na świecie tylko jedna świątynia. I tylko tę jedną świątynię Bóg błogosławił. Akurat tą Heroda już Bóg nie błogosławił. Tam nie było Bożej obecności. Ale Jezus uznał to miejsce za właściwe do modlitwy. Ale ta świątynia została zburzona. Nawet nie wiadomo, czy ten mur płaczu, jak mówią Żydzi, jest częścią świątyni, bo tego w zasadzie nikt nie udowodnił. Jest jakimś reliktem przeszłości, zgoda, ale czy to jest mur świątyni, nie wiemy. Nawet jeśli to jest mur świątyni, to tylko jest kawałek muru, nic więcej. Gdzie się mamy modlić? Gdzie mamy chodzić się modlić? Wiecie, że nie będę tego czytał, bo to znamy, ale Jezus o tym mówił wtedy, kiedy był tutaj. Rozmawiał z Samarytanką i ona mówi: my tutaj na tej górze składamy ofiary. A Żydzi mówią, że w Jerozolimie. A Jezus mówi: ani tu, ani tu. Ani tu, ani tu. Przyjdzie czas, kiedy ani wy tutaj, ani my tam. Bo Ojciec szuka takich, którzy by mu cześć oddawali w duchu i w prawdzie. Ten fragment, który czytaliśmy z pierwszego listu do Koryntian, mówi coś nieprawdopodobnego. My kiedy patrzymy czasami na ludzi, to źle o nich myślimy, źle o nich mówimy. Już nie mówię o normalnych ludziach, zwyczajnych, ale mówię o jakiejś patologii. Gdzieś tam ktoś leży, pijany, no i czasami w gorszym stanie. Ale Bóg mówi, że On w takim człowieku mieszkanie sobie chce znaleźć. Czy pomyśleliśmy nad tym, co Bóg myśli o człowieku? Dopiero teraz zaczyna świtać nam, dlaczego Bóg w Jezusie Chrystusie złożył ofiarę za człowieka. Bo Bóg widzi nas zupełnie inaczej niż my siebie. My o sobie źle często myślimy. Często ludzie wierzący łapią tak zwane doły. A bo mi nie idzie, a bo dzisiaj jest taki niedobry dzień, ta mi coś powiedziała, ten mi coś powiedział. Niektórzy żyją, taka sinusoida, można ją tak wykreślić w jego życiu. A, góra, dół, góra, dół. Góra, fajnie, dół, leży, nie żyje. Gdzie byłeś? A, miałem zły czas. A jak to, z Jezusem miałeś zły czas? Co ci Jezus zrobił? Widzicie, ten Jezus to jest niegrzeczny. No, czasami doprowadza do tego, że człowiek ma zły czas. Ale Bóg nas tak nie widzi, bo Bóg mówi: ja chcę w tobie zamieszkać.
Tak, tu wszyscy jesteśmy i wielu, wielu innych ludzi. Bóg chce w nas zamieszkać. Popatrzmy, co Bóg mówi o nas, o człowieku, co mówi. Jesteś świątynią Bożą. Jak ludzie czytają w Biblii świątynia, o, to było, jeżdżą gdzieś repliki namiotu przy namiotu zgromadzeń są, mówią, to wspaniałe, fantastyczne, kapitalne. No pod wrażeniem są. Niedawno rozmawiałem z człowiekiem, który był w Izraelu i był właśnie w miejscu, gdzie jest ta replika i mówi, no kapitalne. A mieszka tam Bóg? No nie. A ja patrzę na przykład na Danusię, patrzę na Maćka i myślę sobie, jak ten Bóg tam zamieszka? Co ten Bóg robi z nami? Co ten Bóg ze mną robi, że On chce we mnie mieszkać? No jak to jest możliwe? A kim ja jestem, żeby On we mnie mieszkał? My byśmy chętnie Mu zbudowali domek ze złota. On to był tam złotym, to on tam wygląda jak trzeba. Ale w nas? I stąd wynika to, że my żyjemy byle jak. Dlatego, że nie traktujemy poważnie tego, co Bóg z nami zrobił. My jesteśmy świątynią żywego Boga. W nas mieszka żywy Bóg. Nie ten, którego czasami zjemy sobie. Niektórzy myślą, że jak sobie zjedzą kawałek chlebka, to Bóg w nim mieszka. Ale jak długo? No, tak długo, aż się rozłoży. No ale bądźmy ludźmi przytomnymi. No. Jeżeli On zamieszka w nas dlatego, że zjemy kawałek chlebka, no to jak Go już nie ma w nas, to nie ma Boga, prawda? No bo taka jest chyba logika. Bo jeśli On w nas mieszka poza tym chlebkiem, to ten chlebek nic nie jest wart. A tu mamy zagwozdkę. Dlatego trzeba jak najczęściej, najlepiej co 2 godziny, po chlebek, bo wtedy wiemy, że w nas mieszka, ale co w nocy? Zapasów zrobić nie można. I co wtedy? Bóg zdecydował się w nas zamieszkać. Powiem tak, ja tego nie rozumiem. Czy nie rozumiem, że On... Rozumiem, że On we mnie mieszka, ale nie rozumiem, czemu zechciał. Bo ja bym nie zamieszkał w sobie. Ja wiem, jaki jestem, wiem, jaki byłem. I gdybym miał podjąć taką decyzję, że we mnie sobie zrobi mieszkanie, to myślę, no głupiś ty głupi, w kim ty chcesz mieszkać? Ale Bóg myśli inaczej. On nas niesamowicie dowartościował. Czasami jak się rozmawia z wierzącym, no jaki masz problem? No tak, wszyscy o mnie źle mówią, nawet mój pies na mnie źle patrzy. Gdzie masz wartość? W tym, co ludzie o tobie mówią? A Biblia ci mówi, że Bóg w tobie mieszka i to ci nie wystarczy? Przecież ty, chłopie czy kobieto, powinnaś na kolanach teraz być i przepraszać za to, co mówisz. I w ogóle przepraszać za to, że takie durne myśli ci przychodzą do głowy. Jak to jest możliwe? To nie wierzymy, że Bóg nas mieszka? No nie wierzymy i dlatego robimy takie rzeczy. Dlatego żyjemy byle jak. Dlatego chrześcijanin może iść sobie pod kioskiem piwo wypić, bo on jest wolny. Nie wiem, jak to tam się dzieje, ale nie wiem, czy Pan Jezus zrobi zapach piwa. No jak się wiecie, wleje piwo, wódkę niektórzy wlewają, różne inne rzeczy. No to mamy kłopot. I powiem, później ktoś powie, no co w nim mieszka Pan Jezus? No mieszka, ale ten tego zupełnie nie szanuje, ten człowiek. Kompletnie to lekceważy. Nie boicie się, ludzie, przecież Biblia jest napisane, że jeśli ktoś depcze po raz kolejny ofiarę Syna Bożego, to nie ma dla niego ratunku. Hebrajczyków, 6 rozdział, od 1 do 6. Proszę sobie to przeczytać. Tak mówi Słowo Boże. Nie ja tak mówię. Tak mówi Słowo Boże. Jest tutaj napisane, że Duch Boży mieszka w człowieku. To jest przed nami. Duch Boży mieszka w człowieku. A ludzie przychodzą na nabożeństwa i mówią, będziemy teraz wzywać, żeby Duch Święty przyszedł. A gdzie? Przecież On jest we mnie.
Przecież on mnie wypełnia, to gdzie ma przyjść? No chyba, że do tych, którzy są niewierzący. No ale jak ma do tych niewierzących przyjść, skoro oni jeszcze nie wyznali swoich grzechów, oni się muszą nawrócić? Robimy wiele rzeczy bezmyślnie. Kompletnie się nie zastanawiamy nad tym, co robimy, co mówimy, jak się modlimy, jakie pieśni śpiewamy. Byłem kiedyś pewny zboże i tylko się modliłem, żeby się skończyło to uwielbienie. Znaczy to, co tam nazywali uwielbieniem. Ponieważ jak się rozpędzili z pewną pieśnią, piosenką, to się nie zatrzymali po 20 minutach i w zasadzie ta piosenka miała chyba dwie zwrotki. Później się dopytywałem, o co to w ogóle chodzi. A no, bo myśmy prorokowali na instrumentach. No. Ani jedno proroctwo do mnie nie doszło. Ja nie wiem, czy do kogokolwiek doszło tam jakiekolwiek proroctwo, ale prorokowali na instrumentach. Ja myślałem, że dar proroctwa jest dla ludzi. No ale teraz muszę się zastanawiać, czy jutro te klawisze będą prorokowały. No, i może coś mi umknie. Że jestem złośliwy? Oczywiście, że tak. I z lubością to robię. Jak można takie bzdury opowiadać? Jak można ludziom takie głupoty opowiadać? No przecież mamy jedną Biblię. Gdzież tu jest to napisane? A ja wam powiem, co oni na to mówią. Jak Dawid grał, to Saul się uspokajał. No i co z tego? No i co, ten instrument prorokował do Saula? Mówił do Saula: Saulu, bądź teraz cicho, tak? Nie. W Dawidzie był Duch Boży. I cokolwiek Dawid zrobił, to Duch Boży działał. Ale tam nie ma żadnego proroctwa. Jest napisane jeszcze dodatkowo, że jesteśmy święci. Święty. Dla jednych to jest, wiecie, święty to jest taki, że trzeba się do niego modlić. Pamiętam, że jeszcze kiedy umierał kardynał Wojtyła, czy kardynał Jan Paweł II, no. Umarł? Nie, on umierał dopiero, a w telewizji puścili pewną natchnioną kobietę, którą ja się już do niego modlę. No przepraszam do licha, ale co on miał zrobić z tą modlitwą? Nawet jeśli by do niego dotarła. Więc dla jednych to jest taka ikonka, do której się modlą ci święci. Ale dla wielu protestantów święty, wiecie, to jest taki podejrzany. Jakiś mistyk. Jakieś dziwadło. W XXI wieku święty. Do czego to pasuje? Ani tego nie może, ani tego nie może, ani tomu nie wolno, ani tego. Wszystko mi wolno. Ale ja starannie się przyglądam, czy to mnie buduje. Tak mnie uczy Boże Słowo. Ja nie wiem, jakie ty masz słowo, skoro ci nie odpowiada, że są ludzie święci. Bóg mówi o świętych. Ja jestem święty. Już widzę, jak mi tam napiszą w komentarzach, jaki święty się znalazł, ale od razu się usprawiedliwiam. Ja tak o sobie nie myślę. Przykro mi, to Bóg o mnie tak myśli. Ma poczucie humoru, zgoda. Ale w tym poczuciu humoru zrobił coś więcej. On mnie obmył we krwi swojego Syna. Chcesz być święty? To pod krzyż. To w zupełności wystarczy. Ale nie tak, że na prysznic. Tylko trzeba się nawrócić. Oddać swoje życie Jezusowi. A stajesz się święty. Co jest ciekawe, kiedy była budowana świątynia, to tam parę zasad było. Ja to wam przeczytam, bo te zasady są niezwykle ważne. O, mam te cztery zasady. W wersecie 16 są wymienione. Jesteśmy Bożą świątynią,
Duch Boży mieszka w nas, jesteśmy świętą Bożą świątynią. I werset 18, jeżeli dalej zejdziemy, niechaj nikt samego siebie nie oszukuje. Jeśli komuś z was się wydaje, że jest na tym świecie mądry, niech się stanie głupim, aby stać się mądrym. Świątynią stajemy się nie przez nasze ludzkie starania, ale dzięki Bożej łasce. I jeśli te wszystkie cztery rzeczy przeniesiemy na czas budowania przybytku Bożego, to dokładnie to samo dotyczyło tego przybytku. Czyli tak, przybytek był święty. Przybytek był miejscem, gdzie mieszkał Bóg. To wszystko się zgadza. Dalej, to miejsce było przeznaczone tylko dla świętego Boga. Było specjalne miejsce święte świętych. I jeszcze jedna ważna rzecz. Przybytku nie zbudowano według ludzkich pomysłów. Zbudowano według przepisu, który otrzymał Mojżesz. Dokładnie było wszystko opisane. I tak dzieje się w naszym życiu. I jest jeszcze jeden element, który jest ważny. Werset 17 mówi, że tylko Bóg może zniszczyć taką świątynię. A jak padła świątynia pierwsza? Tylko dlatego, że Bóg wydał wyrok. W przeciwnym wypadku nikt by jej nie tknął. Ponieważ Bóg pozwolił, została zniszczona. Jeśli żyję z Bogiem, jeśli do Niego należy, to nikt mnie nie może tknąć. Chyba że Bóg zgodzi się na to. A więc jestem w Bogu bezpieczny. Absolutnie bezpieczny. I wreszcie ostatni fragment, którym się dzisiaj zajmiemy, to jest drugi list do Koryntian, rozdział 6 i wersety 14 do 18. Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi, bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością? Albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością? Albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem? Albo co za dział ma wierzący z niewierzącym? Jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami? Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg. Zamieszkam w nich, będę się przechadzał pośród nich. Będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego się nie dotykajcie, a ja was przyjmę. I będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. Mnóstwo tu jest powiedziane. Krótko. Jaka społeczność między świętością a ciemnością? Żadnej. Żadnej. Dzisiaj wielu pastorów mówi, że trzeba być kompromisowo nastawiony, że ludzie są zmęczeni, że ludzie potrzebują, aby do kościoła przyjść i usłyszeć zachęty, a nie żeby im ciągle przypominać, że grzech, że krzyż i tak dalej. Jest potrzebne jedno i drugie. Zgoda. Ale nie ma zgody na to, żeby Kościół służył przechowywaniu grzeszników dla piekła. Miejsce grzeszników jest poza Kościołem. Poza Kościołem. Miejsce Jezusa gdzie było, kiedy umierał? Poza murami. Uznano go za grzesznika i tam zginął. Miejsce grzeszników jest poza Kościołem. Chcesz być członkiem społeczności Chrystusowej? Przyjdź, nawróć się, wyznaj swój grzech. Nie chcesz? Nie chcemy cię tutaj. Dlatego, że ty przynosisz do Kościoła grzech. Niszczysz Kościół. A my nie chcemy być niszczeni. Jeśli upadasz, chętnie ci pomożemy. Jeśli zdarzy ci się jakiś grzech w życiu, chętnie cię wspomożemy. Bo wszyscy mamy ten problem. Ale grzesznik, który się nie nawrócił, nie może mieć miejsca w Kościele. To nie jest dla niego miejsce. Są pewne obietnice w związku z tym, jak Kościół jest święty, Bóg mieszka pośród nich, przechadza się pośród nich. Nasze oczy tego nie rejestrują, ale kiedy zbiera się Kościół Jezusa Chrystusa,
to Duch Boży przechadza się pomiędzy ludźmi. Powiew ducha, coś niesamowitego. Ludzie dużo mówią o powiewie ducha i mówią, że jest powiew ducha, jak ten koper, to jest powiew ducha. Bzdury. Powiew ducha jest, wiecie kiedy? Kiedy jest zgromadzenie świętym i widzimy, że ten uklęknął, tamten uklęknął, ten płacze, inny do drugiego podchodzi i przeprasza go. Jeszcze inny głośno woła: Boże, zlituj się nade mną, bo jestem grzesznym człowiekiem. A czasami, i takie rzeczy też widziałem, ludzie uciekają z kaplicy, bo nie są w stanie wytrzymać Bożej obecności. To jest powiew ducha. To jest powiew ducha. Kiedy Duch Boży wieje, ludzie o tym wiedzą. Ludzie tego doświadczają. I następuje przemiana w życiu ludzi. Dalej jest powiedziane, że to wszystko prowadzi do tego, że Bóg staje się naszym Ojcem, a my stajemy się Jego dziećmi, Jego synami i Jego córkami. I to jest coś, co koronuje, można powiedzieć, to, kim jesteśmy. Jawno grzesznica Maria, ta, która namaściła stopy Jezusa, wytarła je swoimi włosami. Dzisiaj powiedzielibyśmy prostytutka. Została córką Bożą. Coś niesamowitego. A arcykapłan patrzył na to i tylko zgrzytał zębami. Bo nie był dzieckiem Bożym. A więc to, co widzą nasze oczy, nie musi mieć nic wspólnego z rzeczywistością, tą duchową rzeczywistością, która jest w Chrystusie. Pomodlimy się. Boże Wszechmogący, kiedy stajemy przed Twoim Słowem, to ono w taki jasny, klarowny sposób mówi nam o Twoich oczekiwaniach, ale też zapowiada błogosławieństwa, które pojawiają się w życiu Twoich dzieci wtedy, kiedy są Tobie oddane i posłuszne. Ja Cię proszę, żebyś Ty dzisiaj nas wszystkich, jak tu jesteśmy, oczyścił. Żebyś dał nam siłę i moc do tego, żeby odrzucić ze swojego życia wszystko, co Tobie się nie podoba. Być może są to rzeczy, które nam się podobają, ale jeśli Tobie się nie podobają, niech idą precz z naszego życia. Ty w swojej niewysłowionej łasce i miłości zdecydowałeś, aby w nas zamieszkać, aby uczynić z nas świątynię dla siebie. Nie jesteśmy ani ze złota, ani ze srebra, a jednak kupiłeś nas swoją drogocenną krwią dla siebie. Nie ma takich słów, aby Ci podziękować, ale jest dzisiaj moim pragnieniem, Panie, aby głośno powiedzieć, że nie ma Boga poza Tobą. Ty jesteś jedynym żywym Bogiem. I w Tobie jest cała moja i cała nasza nadzieja. Dziękuję za to, co zrobiłeś, za to, co robisz i za to, co przygotowałeś dla każdego z nas. I teraz, i w wieczności. Niech imię Twoje będzie uwielbione dzisiaj pośród nas. Amen.